Jak wygrałeś casting do Hotelu Paradise? Myślę, że przekonałem na pewno swoją charyzmą, oryginalnością, bo jestem bardzo specyficzną osobą, tak. No i tyle. No. Raczej chciałem się zaprezentować z wesołej strony. Też tej charyzmy za dużo było na pewno w programie. Widzę to teraz na pewno. Oczywiście każdy, kto poszedł już do programu i ogląda potem siebie, zawsze jest to samo, że zrobiłby wszystko inaczej. Tak? A jak wyglądał ten proces, ten wygrania castingu właśnie? No byłem w siedzibie Golden Media, tak, u Huberta na castingu. Musiałem opowiedzieć o sobie, musiałem zachęcić ich swoją osobą, czyli musiałem się znowu sprzedać, jakby to nazwać, tak. W życiu ogólnie zawsze się musimy sprzedać, tak, w kontaktach międzyludzkich, w social mediach, jeśli sprzedajemy swoje usługi, jeśli chcemy iść do jakiegoś programu, też musimy siebie zaprezentować w jak najlepszej jakby odsłonie ciekawej, żeby się po prostu sprzedać, tak, i żeby dostać to, co chcemy. Czy to było tak, że to ty się zgłosiłeś na ten casting, czy do ciebie napisano? Z tego, co pamiętam, chyba dostałem kilka wiadomości na Instagramie, ale to było bardzo dawno temu już, właśnie do pierwszej i drugiej edycji, czy nie chciałbym przyjechać na casting, aczkolwiek ja wtedy właśnie nie czułem do końca tego, że chciałbym wystąpić w reality show. Ja tego nie czułem po prostu do... Szczerze, to był bardzo duży impuls też, że poleciałem i się zdecydowałem na to, bo jak mam być szczery, ja nie oglądam sam reality show, bo dla mnie to jest właśnie... ludzie to odbierają jako życie realne, ale szczerze ja sam dzięki tej przygodzie już teraz widzę, że to nie da się tego porównać z życiem realnym. To jest po prostu bomba emocji, codziennie odcięty od świata, jest związany z grupą ludzi tak naprawdę i codziennie ta presja tego, że możesz właśnie odpaść, coś się może zdarzyć, może ktoś odpaść ci bliski, to nakręca taką spiralę emocji, że to jest naprawdę nawet większość zachowań jest niewytłumaczalna, naprawdę. Ludzie tego nie zrozumieją, którzy tam nie byli. Hejka, jeśli podobał wam się ten wywiad, to zachęcam was do śledzenia przeambitni.pl na YouTubie, Instagramie i Facebooku i do komentowania i do klikania lubię to pod tym wywiadem. Hej!